Witajcie. No to co, mamy jesień, nie? W końcu. Ja powiem Wam, że nie lubię jesieni, niestety. Działa na mnie tak zbyt melancholijnie i dlatego właśnie w tym okresie szczególnie szukam zapachów, które mogą mi w miły sposób umilić ten niezbyt przyjemny dla mnie sezon. I dzisiaj będzie troszeczkę więcej o najnowszym zapachu DKNY, Be Tempted. I jeżeli jesteście fanami jabłuszek tej marki, to będzie to dla Was totalne zaskoczenie, tak jak było dla mnie. Dlatego spodziewałam się zapachu, wiecie, takiego świeżego, lekkiego w klimacie poprzednich jabłuszek. Wcześniejsze czerwone uwielbiałam, z tą szampana i właśnie taki świeży, ale jednocześnie musujący. Jeżeli ktoś będzie sobie myślał, że może te zapachy są zbliżone, to będzie niestety w błędzie, dlatego że one są kompletnie inne. Typowy przedstawiciel rodziny Gourmand, odrobinę orientalnych akcentów, kwiatowo, słodko, tak naprawdę mamy tutaj wszystko. Na początku jest taka świeżość, ale to za sprawą cytryny i ona szybko znika, więc nie dajcie się zwieść tej świeżości, bo ona jest naprawdę tylko na początku. Później zapach się rozwija. W ogóle ja byłam zaskoczona, że on jest taki wieloetapowy, bo raczej wszystkie jabłuszka są takie jednostajne, za dużo się nie zmieniają, natomiast tu dzieje się dużo, naprawdę, tego warto przetestować na swojej skórze, jak on się rozwinie. Mamy później troszeczkę czerwonych jagód, odrobinę liścia porzeczki, mamy przepiękne jabłko, które mimo wszystko utrzymuje gdzieś tam ten zapach na takiej krawędzi trochę świeżości, ale też idzie mimo wszystko ku temu słodkiemu. No i wanilia, upajająca wanilia, troszeczkę mamy też lukrecji, czyli możecie sobie wyobrazić, że ta słodycz jednak tutaj jest obecna. Bardzo, bardzo jestem pozytywnie zaskoczona trwałością i projekcją, dlatego że naprawdę dwa psiknięcia wystarczą i zapach bardzo, bardzo, bardzo długo naprawdę trwa na skórze. Przykładem będę ja sama. Kiedy parę dni temu wychodząc z domu, psiknęłam się dosłownie dwa razy. Wychodziłam wcześniej, bo około 6 rano. Później po całym dniu pracy wstąpiłam jeszcze do mojej przyjaciółki na chwilę i to było już tak w granicach godziny 21, więc minęło już naprawdę dużo czasu, a ona jeszcze spytała, czym tak ładnie pachnę, więc zapach cały czas był wyczuwalny. Pokażę Wam jeszcze opakowanie, tak wygląda. I projekcja jest też spora, dlatego jeżeli na przykład nie lubicie za bardzo zaznaczać terenu swoim zapachem, to miejcie to na uwadze i dawkujcie go w takich minimalnych ilościach. Samo opakowanie nie różni się zbytnio od poprzednich, z tym, że tutaj jak możecie zauważyć, mamy taki wzór węża, który ma tutaj, jak sama nazwa wskazuje, wodzić nas na pokuszenie. Całość jest bardzo przyzwoita. Ten zapach jest zrobiony w takiej nowoczesnej konstrukcji zapachowej, takich zapachów na czasie, jeżeli wiecie, o co chodzi. Jest dziewczęcy, mało w nim może aż takiej kobiecości i elegancji, ale jest taka dziewczęcość, ale nie jest infantylna, co mi się bardzo tutaj podoba. No i ta trwałość naprawdę robi wrażenie. Dobrze, no to dajcie mi znać, jeżeli testowaliście, co Wy sądzicie, czy też było dla Was zaskoczeniem, czy nie. A jeżeli nie, to zachęcam Was serdecznie do testów, dlatego że na jesień będzie to na pewno wspaniały otulacz i na zimę również. Także myślę, że na pewno warto przetestować. Pozdrawiam Was i do zobaczenia.